serdecznie, Szymon Czekolakiewicz, jestem Świpania. Nasz pies obronny, York, jeden z dwóch, w tej chwili towarzyszy mi w naszej rozmowie. A wiesz co, chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat suplementacji. Otóż wczoraj prowadziłem webinar związany z klubem podróżniczym i jak mnie to jakoś tknęło, aby jednym z elementów, który warto tam poruszyć, to jest temat suplementacji. Otóż suplementacje są różnego rodzaju. To, o czym chcę porozmawiać, jakby parę rzeczy uzmysłowić, powiem kilka zdań o tej suplementacji stricte fizycznej, prawda, apteczno, jakiejś tam, prawda, naturalnej, jeśli chodzi o suplementy, również o tej energetycznej, ale również tej duchowej, prawda. I suplementacja sama w sobie, powiedzmy sobie, ma absolutnie sens oczywistą, czy współcześnie jedzenie, które konsumujemy, zjadamy, ono nie ma wiele wspólnego z pokarmem, to jest właściwie jakiś tam chłam, który wchłaniamy. Oczywiście, jeśli, powiedzmy sobie, nasze nastawienie wewnętrzne do tego, co zjadamy, jest może w myśl zasady pobłogosław Panie Boże, wiesz co, ja nie mam pojęcia, jakiego jesteś wyznania, czy jesteś jakiegokolwiek wyznania, nie myl tego z religią, bo to są dwie różne obce rzeczy. W każdym razie, kiedy wkładasz tą dobrą energetykę, bo przecież jeśli troszkę fizyki liznąłeś, a już na pewno szkołę podstawową może skończyłeś, wiesz co, i tam wbrew pozorom czasami są przemycane rzeczy, o których pewnie ci, którzy tworzyli program w szkołach, którego zadanie wcale nie jest rozwój człowieka, a raczej wtłoczenie go w mechanizmy niewolnicze, to tam wbrew pozorom czasami uda im się przemycić pewne rzeczy, mniej czy bardziej świadomie, które mówią o tym, że to troszkę inaczej wygląda, niż potem nam się wydaje, prawda? Stąd też wiemy doskonale, że ta energetyka, którą my jesteśmy, która jest wokół nas, to jest w jakiś sposób chaotycznie poukładane, prawda? W związku z tym, skoro coś biega, no bo ten stół tutaj, który mam, ta świeca paląca się, prawda, to wszystko wynika z tego, że my to widzimy, dlatego że to jest w ruchu, dzieje się w ruchu, prawda, cząsteczki tam, mówiąc najprościej, zderzają się i konsekwencje są tego takie, że coś jest bardziej twarde, coś jest mniej twarde, coś jest bardziej odczuwalne fizycznie i tak dalej. Zatem suplementy z poziomu fizycznego tego, tam jakaś tabletka, jakaś witaminka C, prawda, czy wiele innych rzeczy, jakieś zestawy Dabuleksów, czy nie wiem, krzemu i czego. One są niezbędne, ale one mają tylko wtedy i wyłącznie sens, kiedy zadbasz o to, żeby z pozycji fizyczności wyczyścić swój organizm, żeby zadbać o to, żeby jelita były tymi, przez które przechodząc cały ten element suplementów, miało jakikolwiek sens, bo tak to, wiesz co, generalnie to one zawsze działają, bo tam jakaś wchłanialność jest, ale generalna zasada jest taka, że wtedy, kiedy nie poczyszczasz tego jelita jednego cienkiego, jelita grubego, generalnie, prawda, co ma potem wpływ na oczewy i ten cały właśnie organizm, układ krwionośny, efekt jest tego taki, że właściwie masz bardzo usuplementnioną kupę, czy też mocz, prawda? I wtedy bardziej wartościową rzeczą byłoby mocz spożywać, o kupie nie mówię, prawda? Wybacz mi te porównania, mam nadzieję, że przy posiłku tego nie słuchasz. No w każdym razie, żeby uzmysłowić sobie, że suplementy fizyczne mają absolutnie kolosalne znaczenie, ale oczywiście wtedy, kiedy w dużym stopniu popracujesz nad tym, żeby jednak przyswajalność tego była zdecydowanie większa, bo to, że na jakiejś witaminie C, że jest naturalna, acerola, prawda, i tak dalej, że jej wchłanialność jest rewelacyjna, bo ma właściwą skrętność, to jest taka trochę ideologia w tym wszystkim. Owszem, ona jest wchłaniana wtedy, kiedy ty, powiedzmy, przygotujesz organizm do tego, żeby ona była w odpowiedni sposób wchłaniana. Bo inaczej, tak jak mówię, to, co wydalasz, ma o wiele większą wartość tak naprawdę niż to, co w normalnym pokarmie spożywasz. W związku z tym również trzeba pamiętać o tym, że przypisywanie jednego suplementu do wszystkich możliwych chorób, które są na świecie, tak nie do końca, dlatego że każdy z nas jest inny, każdy ma inną chemię, każdy ma inną energetykę, każdy ma inne doświadczenia, prawda? Każdy ma inne emocje w sobie gdzieś tam, każdy inne sytuacje przeżył, na które w bardzo różny sposób reagował. Nie ma takiej możliwości, żeby na podobną sytuację, czy na taką samą sytuację dwóch ludzi zupełnie jednakowo zareagował. Wizualnie, zewnętrznie może tak wyglądać, ale wewnętrznie to zupełnie inaczej wygląda. Więc suplementacja, tak, owszem, ale z głową, słuchaj, zdecydowanie pamiętaj, nie ma uniwersalnej jednej suplementacji. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie, ja sam to robiłem, słuchaj, że tak, tutaj to jest tak uniwersalna, ja tony suplementów sprzedawałem, jestem absolutnie zwolennikiem suplementacji tej takiej fizycznej, energetycznej, ale z mądrością, z głową. Druga suplementacja, o której chcę wspomnieć, to jest taka suplementacja energetyczna, to znaczy ten element wyciszenia się, rozmowy, komunikacji między umysłem a sercem a umysłem, żeby to mogło zafunkcjonować. Zatem pamiętaj, suplementacja energetyczna, czyli doprowadzenie do może takiej sytuacji, w której te twoje komórki, w której w większości składnikiem jest woda, prawda? Woda w momencie, kiedy ma budowę, czy jest zaśmiecona, to ona nie przekazuje informacji, jest niekomunikatywna, komórki nie komunikują, jest to, ciebie biorą potem te różne nowotworowo, jakieś tam dziwne historie, prawda?
Do tego trzeba dorzucić, że w momencie, kiedy zaczynasz jakby uspokajać i łapiesz komunikację między umysłem a sercem, sercem a umysłem, to energetycznie powodujesz, że te komóreczki, one tutaj na poziomie fizycznym też są widoczne, zaczynają mieć strukturę heksagonalu, czyli zaczynają mieć model, w którym zaczyna przepływać informacja. Komórki komunikują sobą, twoje ciało komunikuje sobą samym. Mało tego, twój umysł, twoje serce komunikują wymiennie, znaczy komunikacja między umysłem a sercem, ale również sercem a umysłem. Ona musi iść w dwie strony, bo jeśli idzie w jedną, to powiedzmy sobie, to jest tak, jak nalewam do tego kubka, powiedzmy sobie, wodę, bo zrobiłem sobie cykorię. No i kiedy leje, w konsekwencje są tego takie, że wyleje z tego nic nie będzie. W związku z tym nalewam, wypijam, komunikacja, prawda, istnieje. Nalewam i wypijam. I wtedy ten kubek i robienie tej cykorii ma absolutnie sens. Także Państwa zdrowie. Zresztą uwielbiam tą goryczkę taką. No taki mam okres akurat właśnie na cykorii. Czy ona tam dorożką kawy jest, ale... I teraz idąc dalej, kolejny poziom suplementacji, o której chcę wspomnieć, wiąże się z poziomem duchowym, takim stricte duchowym. Tu to znowuż odsyłam do tego, że nie ma to nic wspólnego z kościołem, jakąkolwiek religią. Duchowość to jest coś, troszkę coś innego. Duchowość to jest to złapanie komunikacji, również drogą do duchowości jest złapanie komunikacji między umysłem a sercem, ale to jest taki poziom, w którym jesteś w pokochaniu siebie, w pokochaniu innym, wybaczeniu siebie, sobie, wybaczeniu innym. I to jest jeden z trudniejszych elementów, tym bardziej pamiętaj, że jeśli ty, powiedzmy sobie, w jakiś sposób, ja sobie pozwoliłem dzisiaj zanotować, słuchałem świetnego wykładu Zbyszka Popko. Otóż jeśli postrzegasz drugiego człowieka jako gorszego od siebie, to jest to zdecydowanie ukryta nienawiść, tak? I w momencie, kiedy taki element u ciebie funkcjonuje, patrzysz na kogoś drugiego, a znakomita większość ludzi funkcjonuje tak, że patrzy na drugiego człowieka z pozycji ja jestem lepszy, on jest gorszy, no vice versa robi dla ciebie, w związku z tym jakby poziomy tej nienawiści, którą ukryto mamy w sobie, mamy podobne. Zatem pamiętaj, aby suplementować się duchowo. To jest to, słuchaj, jeszcze raz uproszczę bardzo. To nie jest łatwe, słuchaj, proste, ale nie jest łatwe, dlatego że lata programów, które mamy religijno, szkolno, systemowo poubieranych, i tutaj ja nie czepiam się twojego wyznania i zdecydowanie jestem człowiek wierzący, mało tego, ja wiem, że Stwórca jest i Stwórca, Kreator, jakkolwiek byś to nazwał, prawda? Zatem wybaczenie sobie i wybaczenie innym, pokochanie siebie i pokochanie innym, to jest poziom duchowy, który gdzieś tam osiągasz i wtedy się okazuje, że nie patrzysz na kogoś z pozycji, że ty jesteś lepszy, czyli nie masz tej nienawiści w sobie, a przede wszystkim nienawiści do siebie. A teraz, jak sobie poradzić z tą suplementacją? Ale zwróć uwagę na taką ciekawostkę. To odkryłem właśnie wczoraj na Travel webinarze wieczorem, kiedy mówiłem do fantastycznej grupy ludzi. Otóż okazuje się, że w momencie, kiedy jedzie ktoś na wakacje, prawda? I raptem się okazuje, że stękał, jęczał, prawda? Wszystko go bolało i tak dalej. Jedzie na wakacje, jedzie na urlop, dajmy na to, no, w tym tradycyjnym modelu dwa razy do roku, powiedzmy na dwa czy trzy tygodnie. Co się dzieje, kiedy wyjeżdża na urlop? Znaczy przygotowania, to z reguły nerwówka, to jest też takie chore, prawda, pakowanie walizek, trzeba przejść przez te wszystkie granice, to jest bezsensowna rzecz, bo ktoś, jak nam chciał stworzyć model niewolniczy, to stworzył granice, różne języki i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Ale wreszcie docierasz do tego fantastycznego miejsca, gdzie będziesz nurkował, leżakował, prawda, bawił się, a nawet disco polo ci nie będzie przeszkadzać, i potem przyznasz się, że lubisz tą muzykę, bo ona ma sens, świetne wibracje, z reguły jest natury pozytywnej, wiesz co. Zatem jadąc tam, raptem się okazuje, że twoje choroby przechodzą, czujesz się świetnie, czujesz się dobrze, nawet jeśli masz przypadłość typu wycięty żołądek, raptem jadąc tam, tak, bo mamy taką znajomą, która uczestniczy w naszych weekendach z Akademią Wiem między innymi, słuchaj, fantastycznie się bawi, rewelacyjnie, jest przykładem, wzorcem jak się bawić, ale to ona 3 lata temu właśnie miała wycięty żołądek i jelito tam przejęło pewną część, zadanie tego żołądka, słuchaj, i drinka wypije, prawda, i zjest w miarę oczywiście wszystko z umiarkowaniem, ale się świetnie, rewelacyjnie bawi. I teraz jadąc na wakacje, odkrywamy, że świetnie się czujemy, prawda, i nawet jak przedobrzysz z tym wspomaganiem alkoholowym czy trawkowym, to na drugi dzień, mimo tego, że przedawkowałeś, twój stan kaca jest zupełnie inny. Coś okazuje, element wolności, który tam, spełnienia i zabawy, który zyskałeś, jest najlepszym, najbardziej skutecznym, najszybciej działającym suplementem, prawda? To samo, co się dzieje w sanatoriach. Znam masę historii, kiedy ludzie stękają na wózkach inwalidzkich, o kulach, prawda, kręgosłup, nie można chodzić. Jadą do sanatorium, wieczorek integracyjny, wieczorny, kurka woda, taniec.
nastąpił proces uzdrowienia. I to jest skuteczny suplement. Tego nie da ci żadna tabletka, słuchaj, czy cokolwiek innego. Trawka tobie tego nie da, co da właśnie tego typu suplement. Zatem pamiętaj, absolutnie zażywając te wszystkie fantastyczne suplementy fizycznie, zdecydowanie tak. Ale pamiętaj, że to ma sens wtedy, kiedy zaczniesz również oczyszczać organizm. Przestaniesz jeść ten zatruty pokarmy, ale również te pokarmy toksyczne, które masz psychicznie zdobywać, czyli energetyczne gdzieś tam. No i wchodzisz w tą sferę duchową, czyli pokochanie siebie, pokochanie innych, wybaczenie sobie, wybaczenie innym. Ale to często się dzieje również w takich sytuacjach, kiedy jedziesz te elementy zabawy, spełnienia, radości, prawda, wolności i wtedy raptem i pokochanie siebie, i pokochanie innych, raptem się okazuje, że no widzisz tę kobietę, która no powiedzmy sobie wagę normalną powinna mieć na poziomie 55, a ma 150, no i właściwie Greenpeace miałby problemy nad morzem, czy to jest przypadkiem nie jakiś wielorybek, który trzeba zamknąć do wody, ale raptem się okazuje, okej, dobra, no do tego stringa chodzi, nie jest to może apetyczne, ale okej, niech se chodzi, ma do tego pełne prawo, ja nie muszę na to patrzeć, prawda? I raptem pokochałeś siebie, pokochałeś innych, dlaczego? Zabawa, wolność, spełnienie. I to jest najlepszy suplement, słuchaj, najbardziej skuteczny. Wszystkie pozostałe absolutnie tak używaj. Zacznij korzystać z tego, co jest najbardziej skuteczne, najbardziej działające. Zastanów się nad tym, co powiedziałem. Bo wiesz, ale praca, ale finanse. Właśnie. Ktoś spowodował, ja nie będę tego definiował, ale ktoś spowodował, że ty masz takie podejście, że nie masz czasu, nie masz pieniędzy. A może to nie jest tak, może to troszkę trzeba odwrócić i jeśli już korzystasz z internetu, korzystasz z tych social media typu Facebook i tak dalej, to wyłuskaj tam w tej piramidzie informacyjnej te, które mówią o tym i pokazują, że ludzie potrafią się suplementować poprzez zabawę, spełnienie, wolność, podróżowanie, wakacje, słuchaj, wiele innych rzeczy. Zatem życzę pięknego, cudownego dnia, właściwej suplementacji, mądrej suplementacji. Jeśli jakiekolwiek witaminki, cy, krzemy i tak dalej zażywasz, absolutnie rób to zdecydowanie, pamiętając o tym, żeby jelitka pooczyszczać. Ja wiem, że powtarzam, ale informacja powtarzana jest informacją. A już na pewno wejdź w tą sferę pokochania siebie energetyczną, duchową, pokochania innych, wybaczenia sobie, wybaczenia innym. I to jest też element suplementacji, prawda? I zupełnie inaczej funkcjonujesz, radości i jakby pewne dokuczliwości, które są bardzo potężne, które dzieci lekarz powiedział, chłopie, pół roku więcej jak nie pożyjesz, a ty raptem się okazuje, że żyjesz 10 lat w szczęściu, w radości, bo zastosowałeś dobrą suplementację, no i do tego dorzuciłeś tą taką suplementację typu zabawa, wolność, spełnienie, czyli wyszedłeś z matriksu niewolniczego, wyszedłeś z obozu koncentracyjnego, mimo że teoretycznie w nim nie jesteś, ale ty mentalnie, duchowo, energetycznie wyszedłeś z tego, jesteś wolnym człowiekiem, pokochałeś siebie, pokochałeś innych, wybaczyłeś sobie, wybaczyłeś innym i wolność, zabawa, spełnienie. www.akademiawion.pl, www.sporankiewicz.pl czy zdrowotnościowo również biogabinet.eu. Tam jesteśmy do dyspozycji. Odezwij się, daj sygnał, zasubskrybuj nasz kanał. Z wielką przyjemnością będziemy dzielić się informacjami, kolejnymi przemyśleniami, które są. A o suplementacji, słuchaj, przemyśl to dobrze, zastosuj, zaimplementuj do siebie, ułóż to w swoje buty, w swoje życie, wiesz co, i będziesz zaskoczony, jak to fantastycznie działa. Zatem dobrego dnia, baw się dobrze, do usłyszenia i do zobaczenia gdzie? Na plażach świata. Szymon Sporankiewicz do ciebie mówił, no i nasz nabytek Gabi. Chyba Jork. Baw się dobrze. Do miłego.